Cześć, ósmoklasiści! W tym roku wszyscy będziemy pisać swój pierwszy egzamin. Dostępnych jest wiele materiałów na jego temat. Są informatory i przykładowe arkusze egzaminacyjne. Wszystkie te materiały są bardzo pomocne i warto się z nimi zapoznać. Ułatwią Wam przygotowanie się do egzaminu. My już to zrobiliśmy, więc podzielimy się z Wami najważniejszymi informacjami. Zacznijmy od początku. Egzamin będziemy pisać przez kolejne 3 dni. Pierwszego dnia czeka nas język polski, który będzie trwał 120 minut. Drugiego dnia egzamin z matematyki, na którego napisanie będziemy mieli 100 minut. A trzeciego dnia będziemy mieli egzamin z języka obcego, wybranego spośród 2, których obowiązkowo uczymy się w szkole. Będzie trwał 90 minut. W każdym arkuszu egzaminacyjnym będziemy rozwiązywać 2 rodzaje zadań – zamknięte i otwarte. W zadaniu zamkniętym trzeba będzie wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród kilku podanych propozycji. W zadaniu otwartym będziemy musieli sami coś napisać albo rozwiązać zadanie z treścią i zapisać wszystkie obliczenia. Rozwiązania zadań zamkniętych trzeba będzie zaznaczyć na karcie odpowiedzi. W tabelce na karcie będą numery zadań, a obok czerwone okienka z możliwymi odpowiedziami. Okienko z wybraną odpowiedzią trzeba będzie zamalować czarnym długopisem. To przykład zadania zamkniętego. Mamy 4 możliwości odpowiedzi oznaczone literami A, B, C i D. Tylko jedna z nich jest poprawna. Wybieramy odpowiedź A. Zaznaczamy ją najpierw w arkuszu, a potem na karcie odpowiedzi. Zawsze sprawdzajcie, czy zaznaczacie odpowiedź do właściwego zadania. W takim zadaniu zamkniętym trzeba 2 razy wybrać jedną z 2 odpowiedzi. Najpierw A albo B, a potem C albo D. W tym zadaniu wybieramy najpierw odpowiedź B w pierwszym zdaniu, a potem odpowiedź D w drugim. Cała odpowiedź w tym zadaniu to BD. Na karcie odpowiedzi zamalujemy więc okienko, w którym te 2 litery wystąpią w takiej kolejności. W tym zadaniu trzeba zdecydować, czy każde z 2 zdań jest prawdziwe, czy fałszywe. Jeżeli pierwsze zdanie jest fałszywe, a drugie prawdziwe, to w pierwszym wybieramy literę F, a w drugim P. Cała odpowiedź w tym zadaniu to FP. Na karcie odpowiedzi trzeba zamalować okienko, w którym te 2 litery będą występowały dokładnie w takiej kolejności FP, czyli pierwsze zdanie fałszywe, drugie zdanie prawdziwe. W takim zadaniu z kolei trzeba najpierw wybrać poprawną odpowiedź, a potem jej uzasadnienie. Jeżeli wybierzemy odpowiedź A i drugie uzasadnienie, to cała odpowiedź w tym zadaniu to A2. Na karcie odpowiedzi trzeba zamalować okienko, w którym znajdziemy taką literę i cyfrę A2. Pamiętajcie, że po zakończeniu czasu na rozwiązanie zadań mamy dodatkowe 5 minut tylko po to, żeby sprawdzić, czy dobrze zaznaczyliśmy wszystkie rozwiązania na karcie odpowiedzi. Musimy starać się nie popełniać błędów w zaznaczeniach na karcie. Ale jeżeli się pomylimy, nie trzeba się tym przejmować. Wystarczy źle zaznaczoną odpowiedź wziąć w kółko i zamalować okienko z poprawną odpowiedzią. Wróćmy jeszcze do zadań otwartych. Właśnie. Zadania otwarte też będą różne. W niektórych trzeba będzie uzupełnić lukę jednym albo kilkoma wyrazami albo liczbą. W innych napisać krótki tekst. W arkuszu z języka polskiego trzeba będzie napisać wypracowanie. A w arkuszu z matematyki zapisać wszystkie obliczenia albo przedstawić cały tok rozumowania w rozwiązaniu każdego zadania z treścią. Rozwiązując zadania, musimy pamiętać, aby uważnie czytać wszystkie teksty oraz polecenia i starannie zapisywać odpowiedzi. Co prawda, nie ma progu zaliczenia egzaminu z każdego przedmiotu, ale na pewno każdemu z nas zależy na jak najlepszym wyniku. Jeśli macie jeszcze wątpliwości dotyczące egzaminu, rozmawiajcie o nich ze swoimi nauczycielami. Możecie też obejrzeć kolejne filmy, w których opowiadamy o egzaminach z poszczególnych przedmiotów. Wszystkie materiały, informatory i przykładowe arkusze znajdziecie na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Powodzenia!